Cześć, witam was z kanału Kury i Kaczki Ozdobne. A dzisiaj nagrywam jak zawsze o kurach i o moich kaczkach. Co, wiele się nie zmieniło. Praktycznie nic się nie zmieniło. Cały czas czekam na jakiś wolny termin po prostu, bo cały czas w sobotę mam jakieś zajęcia. A no przez tydzień mnie nie ma w domu, żeby dokończyć te wybiegi tutaj. Jak pamiętacie na pewno. Tutaj będą wycięte te dziury. No ale na razie nie mam kiedy tego zrobić, no bo co, w niedzielę tego nie zrobię. W tygodniu mnie nie ma w domu, a w sobotę cały czas po prostu do południa coś mam do roboty. Nie ma czasu na razie. Pójdę tam do kur, żebyście je zobaczyli na dole. Tutaj kaczki leżą na śniegu. Nie chciałem tutaj zbytnio wychodzić, bo jest duży wiatr. A z kurnika pewnie tego nie było słychać. No ale żeby pokazać wam kury. Tutaj mój kogut z moich lęgów. Trochę mu niestety przymarzł grzebień. Choć smarowałem mu, ale no niestety nie udało się go zachować. Po prostu w tygodniu rodzice nie mają kiedy mu smarować. I no i tak wyszło. Dobra, pójdziemy jeszcze na chwilę na górę. Tam widzę kury, już się chowają do kurnika, bo przyszły tylko dlatego, że przyniosłem im ciepłej wody i jedzenia. A tutaj ma największa i najlepsza czarna kura. Jeszcze grzebień w pełni nie urósł. No, kogut tu chce wejść, w ogóle nie kury chcą wejść do kurnika, więc im odsunie drogę. Idzie tutaj drugi kogut. Temu tak grzebień praktycznie w ogóle nie odmarł. Temu drugiemu. I co, to chyba wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i dajcie mi pomysły na następne odcinki w komentarzach. Oczywiście zostawcie suba i łapkę w górę. Na razie, cześć.